Cześć, jestem Patryk. W dzisiejszym filmiku przygotowaliśmy dla Was ćwiczenie złożone wielostawowe na mięśnie górnej partii grzbietu, którą będzie podciąganie. Zaczynając od postaw, wyjaśnimy, co to są ćwiczenia złożone i wielostawowe. A przede wszystkim, jakie znaczenie ma to przy naszym podciąganiu. Ćwiczenia złożone oznacza, że poza główną partią mięśniową wykonującą ruch będą również zaangażowane inne wspomagające je partie mięśniowe. Główne mięśnie pracujące przy podciąganiu to mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy, mięsień obły mniejszy, mięsień czworoboczny, mięsień równolegoboczny oraz reszta mniejszych mięśni grzbietu. Mięśnie wspomagające przy podciąganiu to mięsień prosty brzucha, mięsień skośny brzucha, mięsień zębaty przedni, mięsień obręczy barkowej, mięsień dwugłowy ramienia. A wielostawowe, jak sama nazwa mówi, to ruch będzie zachodził w więcej niż innym stawie, gdzie przy podciąganiu są nimi staw ramienny oraz staw łokciowy. Jakie znaczenie to będzie miało podczas naszego podciągania? Objaśnimy to później, pokazując na przykładzie różnych wariantów podciągania. Przejdźmy zatem do praktyki i dopowiemy sobie coś więcej na podstawie przykładów. Zaczniemy od podciągania klasycznego nachwytem. Przy podciąganiu klasycznym nachwytem nasz chwyt jest trochę szerszy od rozstawu naszych ramion. Następnie spinamy nasze łopatki. Kolejnym krokiem jest napięcie naszego tułowia oraz zgięcie stawu łokciowego, przyciągając się do drążka. Pamiętajcie o tym, aby podciągać się w pełnym zakresie ruchu i osiągniemy go w momencie, gdy nasza broda znajduje się powyżej linii drążka. Teraz możemy pokazać Wam kilka różnych wariacji tego ćwiczenia. Pierwszym będzie nachwyt szeroko. Ten wariant pozwoli nam bardziej zaangażować mięśnie pleców. Następnym wariantem jest podchwyt. Wariant ten pozwoli nam bardziej zaangażować mięśnie bicepsu. Kolejnym wariantem jest chwyt neutralny, tak zwany młotkowy. Ten wariant pozwoli nam bardziej zaangażować mięśnie ramion. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że nasz filmik Wam się przyda przy nauce podciągania. A jak już opanujecie wszystkie z tych elementów, możecie pokombinować, pobawić się i spróbować opanować podciągnięcie na jednej ręce.